Cześć, cześć, dzień dobry, witamy Cześć. przed weekendem, witamy w tygodniówce, kolejnych znowu, będziemy nudzić przez następną godzinę, nie, mam Oj. nadzieję, że krócej, No, zobaczymy. spróbujemy krócej. Dobra, to może jak już mówisz o nudzeniu, to byśmy powiedzieli o premierze smartfonów Nokia, które, powiem szczerze, na mnie zrobiły wrażenie żadne. Nie wiem jak na tobie, ale tak wydaje mi się, że trochę tak na siłę ta premiera była. Jest to coś potwornego, bo Nokia wypuściła 6 nowych modeli, z których każdy zdaje mi się, jednego jeszcze nie do końca sprawdziłem, a pozostałe po prostu nie miały tej informacji, ale okazało się, że też są w dwóch wersjach, w wersji single i dual SIM. Natomiast ta Nokia najlepsza, niektóre modele mają na przykład NFC, a inne mogą nie mieć NFC z tego, co widziałem, chociaż HMD, które jest w tej chwili właścicielem marki Nokia dla telefonów i smartfonów, nie dzieli się jakoś bardzo fajnie informacjami, w związku z tym chętnie nie dzieli się informacjami, w związku z tym tych informacji jest stosunkowo niedużo, ale są na tyle, że można w miarę pełne te specyfikacje Wam pokazać na MGSM-ie i troszeczkę możemy o nich pomówić, ale naprawdę tylko troszeczkę, bo Adam ma rację, że tutaj nie bardzo jest o czym mówić. No to są telefony przeważnie w ogromnej większości budżetowe, no bo tak naprawdę no mamy dwa takie porządniejsze modele X, natomiast no zaczęli od modeli serii C i G i no budżetowa i to taka naprawdę mocna budżetowa. Ja Fakt, że te telefony nie są drogie, nie? Ja nie sprawdzałem cen, ale to są telefony poprzedniej epoki, szczególnie jeżeli chodzi o pamięci. I no, trochę serii C tak. Ja bym w ogóle nie tykał, jeżeli ona jakimś cudem w Polsce się pojawi w sprzedaży, to ja bym ją po prostu obchodził szerokim łukiem. Tak. Z całym szacunkiem do producenta, jakim mam, po prostu nie. No po nie, prostu nie, nie, nie. Takich nie. rzeczy się ludziom nie sprzedaje. Może wystarczy, że powiemy tylko, że na przykład model C20, który ma być w Polsce według tego, co napisała Jola, od 450 zł, ma nie tylko ekran HD+, bo to można mu wybaczyć, ma procesor Spectrum, to jeszcze występuje w wersji z pamięcią, uwaga, 1 plus 16 giga. W 2021 roku, oczywiście z Androidem Go, no ale to go wcale nie tłumaczy. Do tego ma 16 giga, 16 giga ja jestem w stanie jeszcze zrozumieć, nie, chociaż na nie, Androida to jest trochę mało. Nie, nie da rady takiego telefonu używać, chyba że używasz jednej, góra dwóch aplikacji. No. Nie wiem, po co w ogóle to RAM, pokazać. Wydawało mi się, że RAM również minimalny dla Androida Go to jest, są jednak 2 giga pamięci RAM. No, ale skoro dostał certyfikację z 1 giga, to najwyraźniej tak, mówię, jednak certyfikuje że gorsze urządzenia też z Androidem Go. Tak, bardzo podobny model jest też C10, którego u nas nie będzie. W zasadzie to samo, znowu jest giga lub 2 RAM-u, do 32 pamięci wewnętrznej, bateria 3000, ekran HD+, no i oczywiście znowu procesor Unisoka. No, chciałbym powiedzieć cokolwiek dobrego o tych telefonach, nie mogę. Ja wiem, że one mają być tanie, ale taniość też musi mieć granicę. Szczerze, 4,5 stówy za telefon, który ma tak małą pamięć i Androida Go, to kurczę, już nie jest tak mało. Można kupić nawet używanego średniaka za tą cenę i wyjdziemy na tym lepiej. No, chyba że tak, co prawda nie będzie tam logo Nokii, ale pamiętajmy, że w tej chwili kurde, no jest. Nawet dzisiaj mieliśmy komentarz w twoim newsie, słuchaj, że no to chyba jednak nie fiński jest telefon. Nie, to nie są fińskie telefony. To nie są fińskie, ale blisko, bo chińskie. Chińskie, fińskie, kogo to obchodzi? W każdym razie, wiecie co, no chyba może nie męczmy, bo jeszcze są modele G, które są już troszeczkę droższe. To znaczy ja może tylko powiem, że w przypadku modeli C i G jedne różnice przebiegają na linii procesora i pamięci. No nie. W przypadku C10 bo myśmy w ogóle nic nie powiedzieli, ale no i jednak wypadałoby. Nie, powiedzmy o tych G, bo one są zdecydowanie ciekawsze. Wiesz co, no dobrze, ale C20, tak jak Jola pisała, będzie na polskim rynku. W związku z tym dobrze, żeby nasi widzowie wiedzieli, że tam jest bateria 3000 mAh, Android 11 Go, o czym już mówiliśmy, Unisoc 9863A z zegarem 1600, IPS-owy wyświetlacz 5,5 cala,
w rozdzielczości HD+, pracujący i w normalnej częstotliwości odświeżania oczywiście. Pamięci w dwóch tierach, 16 albo 32 flesza, giga albo 2 giga pamięci RAM, obsługa kart pamięci do 256 giga. Dwa aparaty fotograficzne, jeden z przodu, drugi z tyłu, każdy po 5 megapikseli. No. To mówię, nawet po tej specyfikacji to... A ładowanie jest normalne, oczywiście 5-watowe, w związku z tym tutaj te 3000 mAh będzie się no, trochę ładowało. Mhm, dokładnie. Natomiast ten model o oczko mniej różni się tylko procesorem. Niczym procesorem i tierami pamięci. W tym słabszym, w T10 jest Unisoc SC7731E z zegarem 1300, czy 1 i 3 giga i wersje pamięci 16, 32, 1 i 2 w przypadku RAM-u. Tak to wygląda. Tak, w linii G z kolei, która już no, ma trochę sensu w tym momencie, będzie podobnie. Są dwa modele G10 i G20, przy czym tylko ten drugi będzie w Polsce. Cena od 770 zł i to już wygląda lepiej w zestawieniu z tą ceną, bo model ten, słuchajcie, ma i baterię powyżej 5000 mAh. I 4 giga RAM-u, to już powiedzmy przyzwoita, ale no nadal trochę mało, ale już może być powiedzmy. Pamięć wewnętrzna też już całkiem zacna, bo albo 64, albo 128 giga. Niestety ekran nadal HD+, 6,5 cala, ale jeszcze mamy dodatkowo czytnik linii papilarnych w tym modelu i z tego co widzę w miarę sensowne aparaty, bo 48 na tyle, z dźwiękiem OZO, czyli takim tym nokiowym, przestrzennym dźwiękiem, może być nawet nieźle. Do tego 5-megowy aparat ultraszerokokodny, no i dwie dwójeczki standardowo do makro i do portretu. Z przodu 8 mega do selfiaków w kropelkowym noczu. Powiedzmy, że taki telefon przy tej cenie no już mógłby być, chociaż no też jakoś tam specjalnie szału nie robi, przyznajmy to. I znowu w przypadku tego słabszego modelu różnica jest tylko w przypadku procesora, ponieważ w tym słabszym mamy G25 Mediateka Helio, natomiast w tym mocniejszym, tak jak Adam mówił, G35. Ojej, was okłamałem, przepraszam. G10 też będzie w Polsce, od 600. Też będzie w Polsce, dlatego... Wybaczcie, bo... Będzie. I tak jak mówiłem, bateryjka jest ta sama, procesor jest inny, bo to jest G25, G20 jest G35 Mediatek. I jeżeli chodzi o pamięci, to jak pamiętacie, Adam mówił, że tier tylko 4 giga RAM-u i w 64 albo 128 flesza. W przypadku tego słabszego modela to jest 3 albo 4 giga RAM-u i 32 albo 64 giga flesza. Tak, to oba oczywiście obsługują karty pamięci. A, przepraszam, jest jeszcze jedna różnica, aparaty fotograficzne. O ile w G20-48 to jest 13 plus 2 plus 2 z przodu 8. Tak, także jest również poważna różnica w związku z aparatami. Jeżeli się decydować, jeżeli cena nie będzie znacznie wyższa, to jednak G20 jest troszeczkę lepsza. Raczej, no. No i chyba teraz pora na te najciekawsze modele, X-y. Bo seria X. A zgodzisz się, że no dobra, są najdroższe, ale jednocześnie oferują najwięcej. Wiesz co, jak to wygląda z cenami, powiedz, bo ja powiem szczerze, że dzisiaj robiłem... No dobra, to króciutko. Mamy modele X10 i X20. Ten topowy, najdroższy, będzie się zaczynały cena polska od 1799 zł. Natomiast dziesiątka, czyli model oczko niższy, od 1499, oczywiście mówimy o najsłabszych tierach pamięci. Czyli W Polsce nie ma znacznie lepszych konfiguracji za te 1800 zł. Nie no, są, Jacek, są, ale nie Nokia. No. Nokia, wydaje mi się, no nadal ma, powiedzmy, jakiś tam fanów, chociaż no teraz to już nie wiem dlaczego, ale no wiem, że ma. No. Jak ktoś chce koniecznie Nokia, to może sobie kupić. No, kochani, pani fani Nokii, jeżeli nas oglądacie, powiedzcie, że jesteście. Ja bardzo polecam, bo bycie fanem jest oczywiście bardzo fajne. Ja mam sentyment również do bardzo wielu spraw przegranych,
Niemniej, jeżeli szanujecie swoje pieniądze i nie jesteście aż tak strasznie przywiązani do marki, to zróbcie sobie szybki research porównawczy dotyczący specyfikacji do ceny modeli na tej półce cenowej. Bardzo Was proszę, zanim nabędziecie którekolwiek z tych smartfonów. Bo wydaje mi się, że warto jednak się rozejrzeć, ponieważ 1800 zł dzisiaj za Snapdragona 480 to jest deal, który niekoniecznie może być najlepszy. Fakt, fakt. No tylko, że wiesz, jeszcze jest jeden taki, powiedzmy, szczególik, który obiecuje Nokia, mianowicie regularne i częste i trzyletnie albo dwuletnie aktualizacje. To jest taki, powiedzmy, wabik chyba na klientów, który ma przekonać właśnie do wyłożenia pieniędzy za konfigurację telefonu, która niekoniecznie jest adekwatna do ceny. No ja sobie to tak trochę próbuję racjonalizować, prawda? Chociaż tak naprawdę powinniśmy te telefony po prostu zjechać i tyle. Znaczy no, trudno tutaj, przy czym ja po raz kolejny powtarzam, my nie jesteśmy wrogami prostych telefonów, czy telefonów z minimalną konfiguracją na dziś, z minimalną konfiguracją, taką, która... Jesteśmy wrogami źle wycenionych telefonów. Jesteśmy wrogami źle wycenionych telefonów, czyli właśnie takich momentów, kiedy specyfikacja techniczna mocno odbiega od tego, ile telefon kosztuje po prostu. Dobra. Fajnie, jeżeli to odbiega na plus, czyli jeżeli telefon jest tańszy. Ale to się rzadko zdarza. Raczej... Ale w tym wypadku to się nie zdarzyło. Tak, no ale powiedzmy może o tych specyfikacjach, bo tak naprawdę no, powiedziałeś o procku, no ale jeszcze aparaty fotograficzne na przykład warto wymienić, bo no, typowy układ dla średniaka, 64 plus 5 plus 2 plus 2, wiadomo, do czego te aparaty służą, 32 A Adam mówi o X20 w tej chwili, tak? Żebyśmy się dobrze zrozumieli, Adam mówi o X20. Tak, tak. No ten telefon ma jeszcze radio FM, NFC oczywiście, baterię ma, no też taką nie za dużą, 4470, mógłby mieć trochę większą i w tym modelu znajdziemy następujące tiery pamięci, w zasadzie dwa. 6128 i 8128, czyli wiadomo, że lepiej kupić ten 8128, no ale on już nie będzie 1800 kosztował, tylko pewnie coś pod dwójkę podjedzie. Drugi z modeli z kolei, no ma trochę, że tak powiem, uproszczony temat, ma nadal Snapdragona 480, czyli połączy Was z 5G, ale ma aparat 48 megapikseli ten główny. No i tu mamy już trochę też inne zestawy pamięci, bo mamy 664, 628 i 428 i baterię 4470, czyli zaraz, bo ja zapomniałem, jaka w tamtym była już. Taka sama, identyczna. Taka sama, tak. Taka sama właśnie też tak mi się zdawało, ale wolałem się... Identyczne parametry wyświetlacza oczywiście. Tak, to jest piknik na boku. Nieco innymi aparatami. Wiesz co, no... No zaraz nam powiedzą, że hejtujemy, to może już zmieńmy temat, bo tak zacząłem mówić o źle wycenionych telefonach, to jeszcze muszę... To ja może tym, którzy sugerowaliby, że hejtujemy, to wytłumaczę, że hejtowanie to jest oczywiście o czymś źle, o czymś, co na to złe mówienie o tym nie zasługuje. W tym wypadku my nie mówimy źle o tych najlepszych telefonach, mówimy źle o wycenieniu tych telefonów. Tak. Cena jest, myślę, że powinna być niższa, może spadnie. A wracając do źle wycenionych telefonów, to na polski rynek wyszły dwa modele HTC. Wczoraj się dowiedzieliśmy, że... A no tak, 12. Desire 21 Pro 5G i Desire 20+. To są telefony, którym tak naprawdę niczego nie brak. Są ok. No, można się tam czepiać, że zawsze mogłoby być lepiej, więcej, bardziej. No ale w sumie w tym pierwszym mamy Snapdragona 720, mamy baterię 5000. No nie ma, słuchajcie, naprawdę nie ma dramatu, dopóki nie spojrzymy na ceny. Bo, no już pominę to, że te telefony już dosyć dawno były zaprezentowane gdzieś indziej, tylko do nas weszły z takim pewnym opóźnieniem, ale Desire 21 Pro 5G, słuchajcie, HTC sobie winszuje za niego 1999 zł za pamięć 8 plus 128. I tento telefon ma wyświetlacz Full HD, ale IPS-owy, 6,7 cala. Ma Snapdragona 690.
Na szczęście no, ekran jest odświeżany z częstotliwością 90 Hz, więc coś modnego też tutaj występuje. I zestaw matryc aparatu 48,8 plus 2 plus 2, czyli taki powiedzmy typowo średniopółkowy. Żeby nie było, słuchajcie, myśmy oczywiście o tych telefonach już mówili. Tak, już żeśmy o nich mówili. Przypomina po prostu. Przypominam, żebyście zobaczyli na to, że wchodzą na polski rynek. I ten telefon, słuchajcie, kosztuje dwójkę. Ja wiem, że HTC chciałoby się nadal uważać za markę premium, bo nie przeczę, że kiedyś naprawdę za taką ją uznawaliśmy. To było naprawdę coś. Gdzieś to jeszcze pobrzmiewa widocznie w marketingu HTC, ale no cena jest no trochę przesadzona, a skoro HTC chciałby zaistnieć ponownie w świadomości klientów, to powinno im zrobić wow i walnąć po głowie albo super specyfikacją, której tutaj nie mamy, bo mamy po prostu poprawną, albo super ceną w tym przypadku. No a cena też nie jest super. Drugi telefonik, Desire 20 Plus, no jest trochę tańszy. Kosztuje on, moi drodzy, 1199 zł z pamięcią 6 plus 128, którą można wybaczyć. I ma, tak jak wspomniałem już, Snapdragona 720G, baterie 5000, poczwórny aparat. No nic strasznego w tym telefonie nie ma, naprawdę, ale przy tej cenie to on musi, no niestety, no, będzie miał problem na rynku, żeby powalczyć z konkurencją, naprawdę. Gdyby był poniżej 1000 zł, możliwe, że wielu ludzi by się przekonało, bo to jednak jest HTC, nadal to jest marka. Jest telefon z jak najbardziej przyzwoitą specyfikacją, ale no nie, no konkurenci, no jeżeli możecie, ja nie będę wymieniał konkurentów, sobie sami pomyślcie, poszukajcie, bo nie chcę tu tych marek reklamować, natomiast no, oferują znacznie, znacznie więcej za podobne pieniądze. I wybór klienta jest prosty, no. Cóż, smuteczek trochę. Trochę szkoda, bo no nie wiem, ja osobiście straszny mam sentyment do HTC. To myśmy o tym nieraz mówili, HTC było fajną firmą. No było, no a teraz coś się pogubili. No, ale, tak, ale to jakoś mocno się pogubili, wydaje tak mi się, bo tutaj nawet kwestia rzeczy, za którą bardzo, bardzo szanowałem firmę ostatnio, mianowicie Google VR, gdzieś też to wszystko zginęło, gdzieś się rozeszło. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że bardzo trudno jest dobry produkt wypromować, a Vive wydawał mi się bardzo dobrym produktem w momencie, kiedy wchodził na rynek, pierwsza wersja, kiedy wchodziła na rynek. Później jakoś trochę się to chyba rozmyło, a poza tym przybyli konkurenci, tak? Przynajmniej dwie inne marki pojawiły się, które są znacznie tańsze, znacznie prostsze i znacznie, wydaje mi się, gorsze, jeżeli chodzi o możliwości techniczne. Natomiast no, też HTC po prostu tej przewagi technologicznej wydaje mi się, że nie wykorzystało i nie wykorzystuje wystarczająco dobrze. To jest subiektywna moja opinia, to nie jest. Nie jest. Wiesz tak co, subiektywna, ale wydaje mi się, że dosyć celna, bo no w ogóle HTC no, miało okres taki, że było tak totalnym innowatorem na rynku i tyle tej firmie zawdzięczamy rozwiązań, które w tej chwili są po prostu standardem w smartfonach. Kto miał pierwszy podwójny aparat? Kto miał pierwszą metalową obudowę? No HTC, kto miał czytnik linii papilarnych? No HTC. W ogóle kto zrobił pierwszy komercyjnie oferowany telefon z Androidem? No kto? No właśnie, kurczę, HTC. No i co? Tak, jak nas oglądacie regularnie, to pewnie was nudzimy w tej chwili, bo myśmy te rzeczy rzeczywiście powtarzali po wielokroć w przypadku HTC. Ale to wszystko wynika z żalu, że firma jakoś po prostu no zginęła. Po prostu zginęła, mimo tego, co coś złego się tam bardzo zadziało, że zniknęła, no niestety, ta inna. Niestety. No jeżeli chodzi o resztę rzeczy spektakularnych w tym tygodniu, to miała miejsce jeszcze jedna chyba spektakularna. To znaczy Lenovo zapowiedziało. Poczekaj, to powiemy za sekundkę. Wiesz co, Jacek, ja ci wejdę w słowo, bo jak już weszliśmy w minorowy nastrój, to jeszcze przez chwilę w nim zostańmy. W zasadzie informacja, nazwijmy to czysto porządkowa, bo LG potwierdziło, że kończy ze smartfonami. Zrobili to w poniedziałek, w minionym tygodniu, w lany poniedziałek ogłosili, że ej, kończymy. Więcej smartfonów LG nie będzie, ale później się okazało, że wsparcie tam jeszcze dla przynajmniej tych ostatnich modeli jakiś czas potrwa, także nie wyrzucajcie smartfonów LG jeszcze, ba, nawet więcej jeszcze sobie możecie kupić, a być może sobie kupicie je w bardzo dobrej cenie, bo za chwilę może się okazać, że
będą leżeć na półkach, bo nikt ich nie będzie chciał i będzie to świetna okazja do kupienia niezłego telefonu za dobre pieniądze. No, ja ale polecam Velveta, który jeżeli stanieje, to będzie bardzo fajną opcją średniopółkową. Ja bym się tam na V-ki nasadzał raczej, ale no co kto lubi. No tak, ale V-ki są jednak, są zupełnie inne ceny. No. Tak, może się okazać, że za chwilę będą na wyższym pieniędzy. Tak, ale może się okazać, że za chwilę będą tak okazyjnie tanie, że ho-ho. No ale będą to ostatnie smartfony LG, jakich dane nam będzie używać. Czy rozpaczacie? Nie wiem. Ja chyba nie. Sorry, LG. Chyba nie. Chińczycy w każdym razie trzymają się mocno i Lenovo pokazało w Chinach, co prawda, ale swojego nowego Legiona. Legion w Chinach ma nazwę, ja może angielską podam, Legion Phone Duel 2, czy to tak to mniej więcej brzmi w automatycznym translatorze, w katalogu znajdziecie go po prostu jako Legion 2 Pro. Tak. Smartfon ma baterię 5500 mAh, to jest o 500 mAh więcej niż poprzednik. Ma Snapdragona 888, tego się można było spodziewać. Wyświetlacz pracujący w rozdzielczości Full HD+, blisko 7-calowy, to jest 6,92 cala. Także wyświetlacz wydaje się ogromny, on ginie co prawda, nie jest aż tak duży w telefonie, bo wiemy, że w tej chwili stosują się różne sztuczki, żeby ten wyświetlacz żeby ten telefon mógł leżeć w ręce normalnie. Nie jest to, skoro już powiedziałem o Snapdragonie, zestawy pamięci są bardzo różne, podobnie jak w przypadku poprzednika. Tutaj mamy flesza 128 albo 256 albo 512, natomiast RAMu 8, 12 albo w tej ekstremalnej wersji 16 GB RAM. Nie jest to 18 smartfon... też jest, Jacku. Przepraszam? Jest też wersja 18 GB. Może w momencie, kiedy ja robiłem, nie było. Tak, ale to już uzupełniam, że jeszcze jest wyższa wersja 18 plus 512 w cenniku. Po przeliczeniu na złotówki to ona nawet wychodzi wręcz, bym powiedział, okazyjnie, no ale pamiętajcie, że to są ceny bez podatku, ale do cen za chwilę przejdziemy, jeszcze uzupełnię tylko informacje na temat ekranu, którą Jacek podawał. To jest oczywiście AMOLED, to jest oczywiście Full HD+, i odświeżanie obrazu 144 Hz. Do tego... Powiem szczerze, że ja nie wspomniałem, bo to jest podobny wyświetlacz jak poprzedni. To znaczy, trochę tak, ale wiesz, nie każdy musi pamiętać, jaki był poprzednio. Oko. Topowa szczytowa jasność ekranu to bardzo przyzwoite 1300 nitów. No jeszcze tylko szybko, bo to dla graczy też jest istotne, może odświeżanie panelu dotykowego 720 Hz. Baterię już powiedziałeś, czy nie powiedziałeś, 5,5 z szybkim... Powiedziałem. Dobra, to jeszcze tylko dodam... No, powiedziałem szybkiego ładowania, tylko nie podałem właśnie... 90 W. Wiesz co, ale w tym, w zestawie z kolei twierdzą, że... A no tak, no ładowarka jest słabsza, fakt. Możliwe, że jakieś certyfikatów pewnie nie zdobyli, czy coś. Aparaty fotograficzne. Słuchajcie, telefon ma w ogóle bardzo specyficzną konstrukcję, bo ma w obudowie dwa wentylatory, z czego jeden widoczny z zewnątrz. Tył obudowy został podzielony jakby na trzy części, a aparaty fotograficzne są w środkowej. Po co? Po to, żeby dobrze się nagrywało filmy, czy robiło zdjęcia, kiedy trzymamy telefon poziomo, tak jak do grania. I aparat no nie jest jakiś tam super wyszukany, bo mamy 64 i 16 szeroką, jeżeli chodzi o tył. I aparat do selfie mamy na wysuwanym wysięgniku, tylko nie pamiętam, jaką on miał rozdzielczość, prawdę mówiąc. 44 megapiksele. Dobra, 44 mega. Zauważalnie lepszy również od poprzedniej wersji. Tu musiał być na wysięgniku, żeby nie przeszkadzać, prawda, nie zaburzać wyświetlacza, a tak jak Jacek mówi, jest lepszy, bo widocznie gracze chcieli, żeby podczas grania ich buźka była uwieczniana idealnie. Tutaj, no, o tak chciałem jeszcze nawiązać do jednego z komentarzy tam na Facebooku, czytelnik Tomek właśnie utyskiwał trochę, że teraz ekrany mają dziurki. No, tutaj nie ma dziurki, ale znowu jest wysięgnik i tak mam wrażenie, że wysięgniki powoli znikają z rynku. Pojawiły się na chwilę i coraz mniej, wszyscy już robią dziurkę, bo dziurka jest mniej problematyczna, a wysięgnik to aż się prosi o reklamację.
Tutaj akurat producent zaryzykował i już widzę, że będą mnie złe jaja z tym telefonem, bo dzisiaj właśnie pojawił się filmik, na którym gościu ten telefon dosyć szybko złamał. Ja wiem, że to idiotyzm, łamanie telefonów celowo, no ale w tym przypadku on się poddaje naprawdę dosyć szybko, pewnie z racji tej trójdzielnej tylnej obudowy. No trochę za szybko udało się ten telefon złamać, trochę za łatwo, także jakbyście sobie go kupili, to nie wkładajcie do ciasnych dżinsów, bo wam trachnie, jak kucniecie, czy coś takiego. Ten dziwny design jest kompletnie niefunkcjonalny, wydaje mi się, dla telefonu. To jest design raczej dla konsoli przenośnej, ponieważ tak. W środku telefon wystaje po prostu bardzo duży moduł z aparatami fotograficznymi, z tym wysuwanym aparatem przednim. I nie wiem, wydaje mi się, że to musi być strasznie niewygodne w użytkowaniu. Fajne jest oczywiście do trzymania podczas grania. Natomiast jako telefon, powiem szczerze, że mam pewne wątpliwości, czy to się w jakiś sposób sprawdzi. No zgadzam się z tobą, bo faktycznie no, to jest telefon, którego na przykład na płasko nie położycie, bo będzie łódeczka, bo ten środkowy segment jest grubszy niż pozostałe. Ale kiedy go weźmiecie poziomo, to właśnie te segmenty boczne są po to cieńsze, żeby wam się to lepiej trzymało. A wybór po prostu przy zakupie tego telefonu będziecie się tak drapać w głowę, moi drodzy, bo wersji pamięci jest 5 w sumie. Od 8 plus 128 aż po 18 plus 512. Macie cennik szczegółowo podlinkowany w tekście. Nie będę was zanudzał, ale najtańszy, słuchajcie, kosztuje 2160, a najdroższy to niecałe 3500 na nasze. Oczywiście plus podatek do tego. Także na pewno jest to dosyć atrakcyjny, wydaje mi się, za taką konfigurację. Na pewno jest to urządzenie charakterystyczne. Na pewno się wyróżnia na tle innych designów, nawet wśród smartfonów growych. Ja akurat, trudno mi jest komukolwiek polecać Lenovo. Niemniej, jeżeli ktoś będzie chciał kupować, sprowadzać, Chińczycy deklarują, że obsługa zarówno sieci 5G, jak i 4G jest taka, że u nas to powinno działać. No mówię, urządzenie wydaje się atrakcyjne, tak? Ja, na tyle, na ile można na papierze obejrzeć specyfikację, ono się wydaje. Nie, no tak, na papierze wydaje się fajne, ale poszukajcie sobie tego filmu, jak gościu to połamał i zobaczcie, jak szybko to trachnęło. Natomiast w praktyce warto również zobaczyć, poczekać chwilkę, aż ktoś to kupi, więcej tak. ludzi to kupi. Recenzję po prostu poczekajcie. Jak się sprawuje, jeżeli chodzi o performance, na ile dobrze został zoptymalizowany system, na ile dobrze to wszystko działa. No na pewno po specyfikacji zorientowaliście się, że to nie jest smartfon fotograficzny na pewno, tak? No nie, bo to jest... Tutaj są dwa aparaty, jest tylko jeden szerokokątny, nie ma peryskopu, nie tylko nie ma peryskopu, ale nie ma w ogóle obiektywu tele. W związku z tym się fajnych zdjęć nie porobi. Natomiast dla graczy być może to jest dobra opcja, nie mam pojęcia. No to jest stricte dla graczy. Jeżeli nie gracie w gry na telefonie, to w ogóle zapomnijcie o tym urządzeniu, kupcie sobie jakiś inny flagowiec. Znaczy nie, no wiesz, ja jestem w stanie zrozumieć, jeżeli ktoś kolekcjonuje, ma bardzo dużo hajsu i okay. chciałby sobie kupić charakterystyczny telefon, choćby po to, żeby go poużywać kilka razy, tak? Nie, no słuchaj, to nie jest, że odradzam, ale to jest stricte dla graczy i dla nikogo innego ten telefon nie będzie użyteczny, dla graczy będzie. Zdaje mi się, że jeżeli szanuje się swoje pieniądze, to warto naprawdę 10 do 20 razy poczytać opinię, zanim się podejmie decyzję, że swoje ciężko zarobione pieniądze się na niego wyda po prostu. No tak, no ale ceny nie są takie tragiczne, także wydaje mi się, że ten akurat telefon jest wyceniony przynajmniej w Chinach adekwatnie do tego, co reprezentuje. Tak już. Patrzę. Chyba Vivo i ewentualnie Realme. Chyba, że myśmy o nich mówili w zeszłym tygodniu. Nie mówiliśmy, wiesz co, kilku Oppo. Bo Oppo jak zwykle wyrzuciło kilka modeli, ale ja myślę, że też zupełnie kronikarsko proponuję do tego podejść. Taką chyba najbardziej istotną premierą Oppo było Reno 5Z 5G. Ja już wiem. Adam mówi, myśmy o tych wszystkich Oppo mówili już wcześniej. Tak, nie są telefony, które wyskoczyły nagle jak diabeł z pudełka. Tak, one były w przeciekach.
One są w katalogu od dawna po prostu. Tak. Także ja myślę, że po prostu zainteresowanych odsyłamy, bo te telefony nie są jeszcze w polskiej dystrybucji. Odeślę Was do podlinkowanych artykułów i w zasadzie tylko o tym, czego brakowało, czyli o cenach. Otóż Oppo Reno 5Z 5G wyceniony został na równowartość 530 zł, przy czym jest to oczywiście znowu przeliczenie na żywca z dolarów singapurskich, bo w Singapurze ten telefon nam się objawił. Z kolei u jednego z chińskich operatorów błysnął kolejny Oppo A95 5G. On jest do tej 500-ki bardzo podobny, chociaż różni się paroma detalami, tam nie ma, trochę inny aparat ma i tak dalej, więc to jest myślę jakaś tam wersja operatorska. I ten z kolei w Chinach, zależnie od tieru pamięci, będzie kosztował tam 1400-1500 z groszami, przy czym no, nie nastawiajcie się, że ten telefon trafi do nas w takiej cenie i pod taką nazwą, bo może być to zupełnie różnie, może będzie jako właśnie członek rodziny Reno, a może jednak do rodziny A dołączy, a może wcale go u nas nie będzie. Odnotowujemy, że taki model po prostu błysnął gdzieś tam w informacjach. Chyba już dwa ostatnie zostały. No, jeszcze coś, tak? No tak, ale no to powiedz, bo zdaje się, że coś chcesz poprawić, tak? Nie, to dawaj z tym Oppo do końca w takim razie. Aha, no dobra, no to jeszcze Oppo A74 i A74 5G, które też już wałkowaliśmy, ale to uzupełnię ceny. Otóż bazowy model A74, czyli ten z LTE, wyceniono na równowartość niecałego 1000 zł, to na Filipinach. Z kolei model z 5G pojawił się w Tajlandii, gdzie kosztuje nieco ponad 1120, około 1120 zł, przy czym znowu zaznaczam, tym razem jest to z batów przeliczane, więc jakbyście nie liczyli, do tych cen dowalamy VAT plus jeszcze jakiś tam kawałek marży, zaokrąglamy i wyjdzie nasza cena, czyli tam by wyszło jakieś 1000, pewnie pod 1400 z groszami by wyszedł ten telefon. Czy ty jesteś dość pewien, że myśmy o Vivo X60 T mówili w zeszłym tygodniu? Wiesz co, akurat o Vivo X60 T chyba nie, ale to powiedzmy dzisiaj, bo się ten telefon objawił się krótko po poprzedniej tygodniówce, wiecie, dlatego chyba mi się pozajączkowało, tak wam powiem. Ten Vivo co prawda pojawił się w Chinach i u nas też, jeśli się pojawi, prawdopodobnie będzie miał zupełnie inną nazwę. Natomiast no, jest wart uwagi o tyle, o ile jest podobno oczywiście do co najmniej jednego z serii X60. Ma troszeczkę inną specyfikację, to jest MediaTek Dimensity 1100, bateryjka 4300 mAh, AMOLEDowy wyświetlacz 5.56, Full HD z plusem oczywiście, odświeżenie 120 Hz. Pamięci flash 128 albo 256, a RAM z kolei 8 albo 12. Zestaw aparatów fotograficznych 48 plus 13 plus 13, 32 z tyłu. I tyle chyba, jeżeli chodzi o ten model. Jeszcze uzupełnię, przepraszam Cię Jacek, już jak męczymy, to uzupełnimy. Ja dodam, że ma ten model NFC, gdyby to kogoś interesowało, a jego cena to, przeliczając na żywca, niecałe 2100 zł. O, tyle. Okej. To jeszcze Realme X7 Pro Ultra, który też wydaje mi się wyskoczył już po tygodniówce, zeszłotygodniowej. Nie wiem, czy masz możliwość sprawdzenia, czy... Już sprawdzam, ale zdaje się, że mówiliśmy o nim. Wiesz, akurat o tym mówiliśmy, bo on wyskoczył o poranku. Okej. Mówiliśmy, proszę pana, mówiliśmy, więc tylko przypominamy, że... X7 Pro Ultra sobie darowujemy, natomiast przypominamy, że był po prostu. Dwa Samsungi, które niestety nie... Znaczy, ja nie wiem, czy niestety, nie u nas, bo u nas... Niedrogie. Mogłyby być, a może pojawią się u nas, bo to takie są konfiguracje... Ale one pod innymi nazwami, słuchaj, prawdopodobnie na Europę wyjdą. No tak, na pewno nie F, no. Certyfikacje są zarówno z literką E, jak i z literką A. W związku z tym to są konstrukcje naprawdę niemalże bliźniacze. Mówimy w tej chwili o Galaxy F jak Filip, 02S
i Galaxy F12 z NFC, albo bez NFC, bo wyszły dwie wersje. Tak jest, ale bez S. To może, tak, może właśnie od... No, mów. Może właśnie z tego F12. Jedno jest drugie na rynek indyjski. No, jedno ze Snapdragonem 450, drugie z Exynosem 850. Ten słabszy model ma IPS-owy wyświetlacz 6,5 cala, rozdzielczość Full HD z plusem, pamięci 32 albo 64 flash, 3 albo 4 giga RAM-u, aparaty nie ma się czym chwalić, 13 plus 2 plus 2 plus 5 i to w zasadzie chyba ładowanie 15-watowe jeszcze ewentualnie można dorzucić do tej baterii 5000 mAh. No tak, oczywiście no nie ma LTE, ale mam ceny, słuchajcie, zdaje się. Mam ceny z Indii oczywiście, czyli przeliczane z rupii. W przypadku tego modelu mamy dwa tiery pamięci, 3 plus 32, którego raczej nie polecam, ale wychodzi on 477 zł. I trochę ciekawszy 4 plus 64 za, przeliczając z rupii, zaznaczam 530 zł. No nie najgorzej, wydaje mi się, gdyby te ceny zachowali u nas, bo jak dołożymy VAT, to już te ceny też się takie zrobią, takie sobie, nie? Ta F12 ma Exynosa 850 z kolei, ma wyświetlacz z odświeżaniem tym razem 90 Hz, bo tam było zwykłe 60. Tak, tak. Są troszeczkę wyższe zestawy pamięci, bo 64 plus 128, flesza 4 giga RAM-u. Jest lepiej z aparatami fotograficznymi, chociaż też nie bardzo. 48 megapikseli jedna matryca, tak? Plus 5, plus 2, plus 2 z przodu 8. Tak się można by było spodziewać. I też ładowanie 15-watowe. Tak, ale bateria ma już 6000 mAh, czyli jest jeszcze większa. No i cena też jest niestety większa tego modelu, bo za wersję 4 plus 64 trzeba zapłacić około 580 zł, a za wersję 428 około 640 zł, przeliczając z rupii. No. Mam jeszcze jeden model, który naprawdę zadebiutował w zeszłym tygodniu, znaczy naprawdę w przypadku marki Oppo, co prawda nie jest to niesamowita nowość, a debiut jest wyłącznie w Chinach. Operatorski, mianowicie Oppo A95. On jest podobny i do A93, i do dwóch jeszcze innych modeli. A poza tym prawdopodobnie też u nas pod tą nazwą nie będzie dostępny. Ja o nim mówiłem, Jacku. Nie było. Ja o nim mówiłem, ale powiedz od ciebie jeszcze w takim razie. A, przepraszam. Ale to nie ma sprawy, opowiadaj, bo masz dar opowiadania, więc opowiadaj. Bo to jest jedyny, który rzeczywiście... A, to jest nowość. ...zadebiutował tak, że niczego wcześniej o nim nie było wiadomo. Natomiast specyfikacja naprawdę ma podobną na przykład do A93, także nie jest to żaden jakiś cymers. Tutaj z rzeczy ciekawych jest stosunkowo niewiele, poza tym, że to będzie prawdopodobnie tani telefon, z przodu 16 megapikseli, z tyłu 48 plus 8 szerokokątny plus dwójka. Obsługuje karty pamięci, ma tylko jeden tier, jako że to jest wersja operatorska i całkiem fajny, wydaje mi się, 256 flesza. 8 giga RAM-u. Nie. Bateryjka. No dobra, nie chcę się kłócić, ale ja u operatora widziałem tam dwa tiery pamięci, wiesz? I nawet mówiłem o tym. Okay. Jest 128 albo 256 i ceny, tak jak już wcześniej powiedziałem, 1400-1500 z groszami. Wiesz co, to jest o tyle dziwne, że China Mobile zazwyczaj jednak sprzedaje tylko w jednej wersji pamięci. Ja nie mówię, że to jest niedziwne, ale aż otwieram link źródłowy. Prawdopodobnie. Aż otwieram link źródłowy, proszę ja ciebie. Jak mi się tylko otworzy, to się upewnię, ale ja te ceny po prostu brałem przeklikując się, wiesz, między dwoma jakby guziczkami, ten lub tamten. Stąd właśnie mamy dwie ceny. No, gdyby była jedna, to by była sprawa jasna. Okej, okay, ja nie zamierzam kupić. To jest mało istotne. My się tak spieramy między sobą, ale to jest kompletnie nieistotne dla was, bo diabli wiedzą, czy ten telefon będzie u nas. Ani nie wiadomo pod jaką nazwą, ani nie wiadomo za ile. Szacę, jest 128 też. Tak, masz dwa guziczki, one mają identyczne oznaczenie PLM 2.0 i dwa tiery pamięci są. Także są dwa. No dobra, potwierdziliśmy i chyba co, no nie wiem, czy jest jeszcze sens was tutaj trzymać,
bo chyba tak specjalnie nic się takiego nie zadziało. Nie ma sensu, co prawda wychodziły jeszcze marki egzotyczne, Gioni na przykład. O, Gioni, tak, ze stopem na tyle. Vico Power U30, tak, to Adam się śmiał z tego Gioni, że ma znak stopu. No bo tak wygląda, no dziwne, ja o nim tylko dlatego napisałem, słuchaj, bo mi się rzucił w oczy, ojej, jaki dziwny smartfonik. No dobra, specyfikację ma jaką ma, nic specjalnego, ale nic strasznego, ale jest dziwaczny. A wielu z Was, z naszych stałych widzów, jak na przykład Paweł z Wrocławia, którego serdecznie pozdrawiam, pamięta markę Gioni, bo marka Gioni swego czasu dostarczała też na nasz rynek smartfony, które u nas występowały pod marką MyPhone i były to, moim zdaniem skromnym, najlepsze smartfony w historii marki MyPhone w ogóle. Tak, Gioni wtedy było innowatorem na rynku, mimo tego, że było firmą kompletnie nieznaną, bo innowator może aż nie do końca, ale robili dobre telefony. Mogliście je bardzo smutno. Byli innowatorem, bo nie wiem, czy pamiętasz, że zrobili najcieńszy telefon na świecie. Tak, właśnie chciałem powiedzieć, że smukły telefon zrobili, z tym, że on już u nas był znany jako Allview, któryś model. Nie pamiętam, który, ale była też u nas taka rumuńska marka Allview. Zanim to Olio zadebiutowało, mój drogi, to ja już od Chińczyka miałem tego Gioni oryginalnego przesłanego. Ja wiem, ale Gioni u nas nie było. Olio nie było pierwsze. Tak, nie było pierwsze, bo Olio to po prostu był przebrandowany Gioni. Chcę tylko po prostu jakby przybliżyć trochę tą markę tym, którzy nas oglądają, bo o ile Gioni niekoniecznie na polskim rynku w ogóle było znane, o tyle Olio może jeszcze tamte 5-10 osób pamięta. W każdym razie, żebyście nie zrozumieli źle, ja w tej chwili nikogo nie namawiam do przeglądania oferty Gioni i kupowania ich telefonów. Nie, bo tam się to też coś się popsuło. Tam się też tak. Mówiliśmy o tym, że to zostało sprzedane, przeszło w inne ręce, ktoś coś tym zrobił w związku z tym. Nie, teraz już nie. Dogi S59 jeszcze ewentualnie dla tych, którzy lubią kompaktowe twardziele, tak? Zajrzyjcie do katalogu, zaproszę. Testowałem kiedyś Dogi, ale dobra, nieważne. To było kiedyś. Cóż, chyba Was pożegnamy. Zaczęliśmy trochę smutno, ale na koniec zrobiło się trochę weselej. Trochę powspominaliśmy. I co, widzimy się w kolejnym tygodniu, bo też będzie fajnie. Żeby tak zupełnie nieminorowo, to ja Was zachęcam do zajrzenia do tego newsa Adama, dlatego że LG się co prawda kończy, ale przepraszam, to jest Adama, news. Zachęcam Was do zajrzenia, bo co prawda LG kończy produkcję smartfonów, ale jest szansa, że gdzieś się jeszcze coś pojawi, nie? No, zobaczymy. Zobaczymy, w przyszłym tygodniu też się pojawi, też będzie wielki powrót uznanej marki, ale to Wam powiemy w przyszłym tygodniu, żeby się nie wyprzedzać i żeby było o czym gadać za tydzień. A tym razem Was również ciepło pozdrawiamy, życzę miłego weekendu. I chciałem powiedzieć też. Tam wiesz? Chciałeś powiedzieć ściskamy, mam wrażenie. Mnie ściska, bo to jest troszeczkę chłodno, mimo tego, że miała dzisiaj wiosna. Pokończmy, bo się przeziębisz. U mnie z kolei odwrotnie. W każdym razie dzięki, że wpadliście do nas znowu. Dziękuję, że z nami pobyliście przez te trochę czasu. Mam nadzieję, że nie przynudzaliśmy za bardzo i zapraszamy na przyszły tydzień. Zapraszamy i bądźcie z nami. Do zobaczenia. Cześć.